prawdą jest że dwie główne siły polityczne w polsce czyli partia pis oraz po próbują zdobyć całą władzę i pod przykrywką dobra wspólnego zagarnąć mienie i wolność obywateli i ustalić kolejność dziobania. Ale urzędnicy unii stanęli tylko po tej stronie która przed nimi klęka. Ale instytucją, która najbardziej kradnie nam wolność i ogłupia potworną biurokracją, jest sama Unia Europejska. W Polsce mogę krytykować polski rząd, ale tutaj powiem tylko tak. Komisarze unijni, zapomnieliście, gdzie jest wasze miejsce i chcecie rządzić swoimi panami. To jest narodami, które was mianowały poprzez swoje rządy. Zajmijcie się lepiej tym, co sami stworzyliście, czyli napływem zarazy islamskiego terroru. Rezolucja powinna mieć taką treść, jak projekt złożony przez grupę Europa Narodów i Wolności. Parlament Europejski uznaje za bezzasadne wszelkie próby ingerencji w politykę wewnętrzną państw członkowskich, w tym wewnętrzne sprawy Polski. Uroczyście potwierdza swe przywiązanie do zasad tożsamości i suwerenności narodowej, które tworzą nierozerwalną jedność z zasadą wolności. Przypomina, że Komisja nie jest organem politycznym, lecz organem wykonawczym Unii, i powinna ściśle przestrzegać traktatów.